Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Piwne newsy, 7 października 2014 roku. Właściwie będą stały pod znakiem Warszawskiego Festiwalu Piwa, który już w nadchodzący weekend, piątek, sobota, niedziela, 10, 11, 12 października. Ja będę w piątek i w sobotę. I teraz tak. Na moje to jest impreza, której przepuścić nie można, dlatego że no, ilość premier jest po prostu przytłaczająca, głównie o tym będę mówił. Ale sam się obawiam, jeżeli festiwal we Wrocławiu borykał się z takim problemem, mimo że nie był ograniczony miejscem, czy był ograniczony, ale w niewielkim stopniu, jednak teren pod stadionem był dosyć duży, no to Warszawa, większe miasto od Wrocławia, festiwal chyba mocniej reklamowany, nawet miały być podobno filmiki w metrze, ale coś się tam nie udało. W każdym razie przyjedzie do Warszawy mnóstwo ludzi, dlatego że też do Warszawy przyjechać ze wschodu, z północy, nawet z południowego wschodu jest prościej niż do Wrocławia. Więc ja się spodziewam klęski urodzaju, to znaczy spodziewam się tego, że będzie taki ścisk. Organizatorzy tak sobie zażartowali, że jakby dach się zawalił, to polski kraft się skończy. Mam nadzieję, że nic nie wykrakali, że żadnej tragedii tam nie będzie organizacyjnej, bo naprawdę spodziewam się, że będzie mnóstwo ludzi. Ale tam po prostu nie można nie być, nie można nie być. Także ja będę ze swoją latającą kamerą. I co... Może najpierw rzeczy, które są oprócz jakby festiwalu. Więc oprócz festiwalu nowe browary. Dwa nowe browary mają powstać w Szczecinie. Jeden to jest ten, o którym wam mówiłem, że Michał Grossman z gliwickiego Majera przechodzi właśnie do browaru Nowy Browar Szczecin. I tam będzie ważył na ważelni takiej, znaczy nie wiem czy takiej samej, ale też na ważelni Kaspar Schulz, tak jak ważył w Gdańsku i tak jak ważył w Gliwicach. I... Ciekawostka, aha, lokal się znajduje na ulicy Partyzantów 2. Nie wiem gdzie to jest, gdzieś nad klubem Rocker, Pewnie mieszkańcy Szczecina wiedzą, czy to centrum, czy to nie centrum. Co jest ciekawą rzeczą, co zobaczyłem na ich fanpage'u na Facebooku? Otóż po drożdże do piwa pszenicznego pojechali do niemieckiego browaru Wasserschloss Mellenthin na wyspie Uznam. No i tutaj wielki szacunek, no bo większość jednak pszenic w Polsce powstaje na drożdżach WB06. One nie są bardzo złe, ale też rewelacyjne też nie są. Czasami udaje się uzyskać rewelacyjne efekty na tych drożdżach. Wiele razy byłem mile zaskoczony, zwłaszcza w browarach restauracyjnych, o dziwo. Natomiast już jako piwa domowe to już byłem średnio zadowolony z tych drożdży. Także, co prawda, wyspa Uznam to nie Bawaria, ale no ciekaw jestem jakie efekty dadzą im te drożdże. Drugi browar w Szczecinie to będzie browar Wyszak, browar rodzinny Wyszak. Ta nazwa Wyszak ma pochodzić od imienia, od nazwiska korsarza, który pochodził ze Szczecina i tam nie wiem co on tam łupił, pewnie statki. I on właśnie, Jan Wyszak chyba, czy coś takiego. I ten browar z kolei będzie na ulicy Mściwoja, gdzieś w pobliżu Rynku Siennego, w podziemiach Ratusza Staromiejskiego. Wygląda to na to, że będzie to klasyczny browar restauracyjny. Już tam mówią o 4 piwach w ofercie, tak, ale zarzekają się, że myślą też o stylach amerykańskich, więc jakby tutaj też ich jakby piwna rewolucja troszkę tam im na kark dyszy. Kolejny browar ciekawy, który powstaje, albo jeszcze wcześniej taka ciekawostka bardziej, bo to browar chyba sam w sobie jakiegoś szału nie robi, ale mamy drugi browar Trzy Korony w Polsce. Jak to się mogło stać? Otóż Trzy Korony są w browarze w Puławy. Browar Puławy nazywa się Trzy Korony. Natomiast miał być browar Birhale w Nowym Sączu. No i już wszystko było ok, ale coś się nie dogadali. Trzeba było chyba za dużo hajsu płacić za opłatę franszyzową.
I w związku z tym browar się nie nazywa już Birhale, tylko jest niezależnym browarem, będzie się nazywał Trzy Korony. Dlaczego Trzy Korony? Bo centrum handlowe, w którym się znajduje, nazywa się Trzy Korony. Dlaczego centrum handlowe się nazywa Trzy Korony? Bo się znajduje w Nowym Sączu. Z Nowego Sącza niedaleko do Pienin. A najwyższym szczytem Pienin jest szczyt, czy właściwie trzy szczyty, Trzy Korony. Bardzo malownicze zresztą. Polecam Pieniny, spływ tym z flisakami. Fajna sprawa. Byłem na wycieczce klasowej kiedyś. Następny browar, zupełnie z drugiej strony, czyli nie restauracyjny, tylko właśnie craft, rzemiosło i po prostu no, taki stricte amerykański, to będzie browar, który miał się nazywać browar Wąsacz. No ale skoro pojawił się browar Wąsosz, no to postanowiono przerobić to na nazwę browar Podziemie. Moim zdaniem, tak? Piwne Podziemie, tak? Czy browar podziemny? Jak on się nazywa w końcu? Piwne Podziemie, tak. Piwne Podziemie, moim zdaniem świetna nazwa. Fajnie też brzmi po angielsku, więc naprawdę. Natomiast nie wiem dlaczego, ale właściciele tak się przywiązali, czy założyciele tak się przywiązali do logo, że postanowili zostawić logo z browaru Wąsacz. Więc takie jest logo. No, powiem szczerze, że jakiś Tatarzyn z czapką z chmielu, no to jest niby szlachcic polski, ale wygląda mi na Tatarzyna, gdyby nie miał go tych wąsów tak zawiniętych, to słabe to jest. To nie koresponduje w ogóle z nazwą Piwne Podziemie. Piwne Podziemie to powinna być jakaś taka nasprejowane na murze Piwne Podziemie, czy tam walczy, czy coś takiego. Coś w tym stylu, no. Kraft, rewolucja i kopniakiem w czachę i tak dalej, nie? A nie jakiś tu, kurczę, dziadek w czapce z chwielu. To wygląda słabiutko. No ale logo można zawsze zmienić. Miejmy nadzieję, że zmienią. Co? Dlaczego ten browar jest ciekawy? Ano dlatego, że został założony, czy jest zakładany przez Dariusza, czy Darka Piecucha, który mieszkał dużo w Stanach i tam był w ogóle piwowarem. Ważył w browarze Blue Bridge Brewery i w Fanning Brewery. Ja tutaj tak troszkę korzystam z pracy Tomka Moszczyńskiego, popularnego pankracego z Browarbizu, który właśnie tutaj na ten temat artykuł napisał. Więc zaglądajcie na Browarbiz, bo rzadko, ale jednak pojawiają się tam newsy robione przez Tomka Moszczyńskiego i one są naprawdę zawsze wysokiej jakości i dużą wartość informacyjną mają. Więc od ile to jest ciekawy browar? Browar ma być zrobiony według projektu właśnie Dariusza, czy Darka. Nie znamy się to, a może się znamy, ale nieważne. I to ma być taki trochę większy browar domowy. Czteronaczyniowy, cztery tanki, znaczy dwie kadzie zaciernofiltracyjne i dwie kadzie warzelne. Dlaczego tak? Dlatego, że wtedy w połowie pierwszej warki możemy zacząć ważyć drugą i wykorzystać na przykład wodę z chłodzenia pierwszej warki i tak dalej, i tak dalej. To ma dużo zalet. Tanki fermentacyjne mają być 3 o pojemności 10 hekto, leżaków ma być 6 i jeden tank taki pośredniczący do rozlewu piwa. No i oczywiście Darek jest jakby zafascynowany kulturą amerykańską, czy amerykańskim craftem, więc można się spodziewać wielu ciekawych rzeczy. Jak już tutaj korzystam z pracy Tomka Moszczyńskiego, to jeszcze powiem, że najnowszy news jest taki, że pojawi się browar na Podlasiu. Niedaleko Białegostoku, we wsi Harasimowicze, w starej szkole, pojawi się browar o wybiciu 5,5 hekto, warzelnia, tanki 10 hekto, sprzęt dostarcza firma Andrzeja Gałasiewicza, minibrowary.pl. Więc nie tylko w wielkich miastach, nie tylko na zachodzie, nie tylko w centralnej Polsce, ale też na wsi, na Podlasiu. Także piwna rewolucja już zatacza takie szerokie kręgi, że tego się nie da powstrzymać. Dobra, tutaj jeszcze a propos, jak pojechałem po logo z tego Piwnego Podziemia, to muszę powiedzieć, że genialne logo ma nowy browar Szczecin. Jak widzicie, to jest kufel. Kufel, który w tym kuflu jest po prostu logo, godło Szczecina, czyli gryf. Tu ma dziób, tu ma ogon, taki smoczy i korona. Genialne, naprawdę, bardzo mi się podoba logo.
w przeciwieństwie do browaru Podziemie, piwne, Wąsacz wcześniej. Wyszak ma takie, no... Niby nawiązuje do tego, że on był piratem, ale takie trochę słabe. Ta szyszka na tym żaglu, to słabe to jest. Ale zostawmy. I teraz przechodzimy do newsów w postaci tego, co się pojawi na warszawskim festiwalu piwa. Będę jechał alfabetycznie. To wszystko macie w takiej broszurce, która się nazywa WFP Katalog, czy Katalog Warszawskiego Festiwalu Piwa. Tę broszurkę znajdziecie na stronie warszawskifestiwal.pl. Wszystko ciurkiem pisane bez kropek, tylko na końcu .pl. I jaka jest idea w ogóle? Idea jest taka, że za wjazd się płaci piątaka, jak na dysk, gdzieś tam na prowincji. Chodzi o to, żeby nie wchodzili ludzie postronni i nie robili zamętu, bo wiadomo, że miejsca jest mało. Moim zdaniem bilet zdecydowanie za tani, trzeba było zrobić bilet 5 dych i w tym bilecie dać szkło i tam mapkę i nie wiem co jeszcze. A to by było na pewno dobre. Oczywiście. Organizatorzy chcą też przyciągnąć ludzi niezaangażowanych, żeby ich przekonać, ale ja obawiam się, że znaczy trzeba było się na coś zdecydować. Jeżeli mamy mało miejsca, to ja bym się zdecydował na birgików, bo na pewno tam będzie parę tysięcy dobrych ludzi. Znaczy, dobrych parę tysięcy dobrych ludzi, because jak mawia, jak on tam miał te skróty, Thompson, good people drink good beer, a tam będzie sam good beer. Więc jaki tam będzie ten beer? Browar Artezan przygotował dwa nowe, właściwie to trzy, tego trzeciego piwa nie widzę i tutaj nie wiem, czy nastąpiła jakaś pomyłka, bo w zeszłym tygodniu, w sobotę, odpalili w Rzymie na festiwalu Eurohop piwo Petrolio. Petrolio jest to 16,4 stopnia Plato smoked porter, czyli porter wędzony. I nie widzę go tu tego na tej liście. Natomiast widzę, że będzie z serii IPA Tour Black IPA. Oprócz tego powrót White IPA, czy białe IPA, które uważam za najlepsze z serii. Warto spróbować. No i preparat. To budzi żywsze bicie mojego serca, gdyż jest to barley wine, smoked barley wine, barley white wędzony. 22 stopnie Plato, 10% alkoholu. W składzie główną rolę gra słód wędzony dymem z drewna bukowego, czyli taki szynkowy jak Schlenkerla. To jeden z najmocniejszych piw uważanych w naszym browarze. Dobra, i jeszcze wracając do tego czarne IPA. Czarne IPA. Ale Cascadian Dark Ale, 15,5 stopnia Plato, 6,5% alkoholu, 70 IBU. Pierwsza warka piwa w stylu Krygulegur regularnie pojawia się w repertuarze światowych browarów craft. Ciemne piwo chmielone odmianami Cascade, Amarillo i Tomahawk. Black IPA to nie jedyna Black IPA premiera, ale do tego też dojdziemy. Dalej, Ale Browar zaprezentuje, oprócz ostatnich premier, czyli dwóch single hopów i Johna Cherry, będzie też John Sour, czyli John Cherry bez Cherry, czyli John Sour, kwaśny John. Kwaśny John, jest to piwo 16 stopni Plato, 6,5 alkoholu. Must try, na pewno ja spróbuję i chcę porównać, jak tam ta kwaśność bez tych wiśni, czy robi robotę. Teraz tak, Ale Browar, na stoisku Ale Browaru będzie piwo Ale Browaru i Nogne, ale jednak brandowane Nogne. Jest to Chmiel Junga IPA. Ekstrakt 14 Plato, 6% alkoholu, 76,8 IBU, bardzo dokładnie, widać, że zmierzone w laboratorium. I jest to po prostu pipa uważone przez Ale Browar i Nogne w Norwegii. Pojawi się też Hopsasa, czyli jakby polska wersja tego piwa, chociaż tam inne jest, inny zasyp. I to w wersji Wet Hop, czyli z tegorocznych zbiorów chmielona mokrą szyszką. Bardzo fajnie. Dalej, co my tam mamy? Browar Bednary zaprezentuje piwo Kakaroto versus Wet Hop, czyli kolejne piwo na mokrym chmielu. Teraz jakoś też ma mieć premierę Plon Zielony. Także wszyscy wypuszczają piwo na zielonym chmielu. Super, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Na 1000 litrów piwa dodano 8 kg świeżego chmielu Sybilla. Chmiel pochodzi z plantacji, no jest to sporo. Z plantacji oddalony jedynie 46 kroków od warzelni. Wow! Zebrany został w dniu ważenia, dlatego jest to najprawdopodobniej najświeższa szyszka na świecie wykorzystana przez browar komercyjny. No, 46 kroków, no robi to wrażenie.
Oprócz tego Bednary zaprezentują Witmistrza Waldemara Pitali, czyli piwo, które wygrało w drugim siedleckim, drugim siedleckim zlocie piwowarów domowych. A nie wiem, czy to piwo wygrało. W każdym razie Waldemar Pitala, bardzo utalentowany piwowar domowy, dwukrotnie pod rząd zdobył tytuł, Puchar PSPD, czyli nagrodę przyznawaną dla piwowara, który w sezonie warzelniczym, liczonym od jesieni do lata, zdobędzie najwięcej, bo tak się zaczyna sezon piwowarski, tak? Sezon piwowarski zaczyna się we wrześniu tego roku, danego roku, a potem się kończy tam powiedzmy w maju. No ale niektórzy ważą jeszcze przez lato oczywiście. Więc Waldemar Pitala zdobył po raz drugi ten tytuł. Piwowar bardzo, bardzo utalentowany. Beer Band, tutaj chyba o wszystkim wam mówiłem. Wszystkie już piwa się pojawiły. Dr. Brew. O doktorze Brew już słyszeliście w wywiadzie. Będzie Molly IPA. Tutaj w tym opisane jako West Coast IPA. Faktoria pojechała grubo, bo trzy piwa i trzy nowe. Miss Ginger to jest ale z imbirem, pale ale z imbirem. Ciekawe połączenie piwa typu pale ale z korzeniami imbiru, wyraźna goryczka, bogaty aromat chmielowy, Chinook, East Kent Golding połączony z delikatną nutą imbiru. Zobaczymy. Mam nadzieję, będzie lepsze niż Gingers, co nie jest trudnym osiągnięciem. Oprócz tego zaproponowali Smoked Stout. Nie ma tutaj nazwy. Festiwalowa prapremiera propozycji Faktorii na zimowe wieczory. Wysoka pełnia smaku połączona z wyrazistymi nutami czekoladowo-palonymi oraz stonowanymi aromatami wędzonymi. 16,3 stopnia plato, 50 IBU. Brzmi nieźle. I flagowe piwo z Faktorii, Winchester IPA, a właściwie Winchester Imperial IPA, 18 stopni plato, 150 IBU podają. Oczywiście pewnie nie będzie 150, ale ma być grubo. Jeżeli się deklaruje 150, no to przynajmniej ta stówka powinna pęknąć. Piwo uważane specjalnie na warszawski festiwal piwa w stylu Imperial India Pale Ale. Jednym słowem, dużo, dużo chmieli amerykańskiej, zarówno w aromacie, smaku, jak i goryczce. Browar Gzup. Browar Gzup, który póki co kontraktuje, czy waży kontraktowo piwo w browarze Bastogne w... Gdzie? We Francji, w Belgii. I browar Gzup zaprezentuje dubla. Ponieważ w logo Bastogne jest dzik, więc te ich piwa póki co nazywają, mają w nazwie dzika. Pierwsze to było piknik z dzikiem, było na blogu. Drugie to jest dwudzik, czyli taki podwójny dzik. 17,5 stopnia plato, 7,5% alkoholu, 26 IBU. Bursztynowe piwo górnej fermentacji uważane w belgijskim Brasserie de Bastogne, fermentowane drożdżami z klasztoru Orval, chmielone odmianami Northern Brewer i Styrian Golding, ważone z dodatkiem syropu kandyzowanego. Dalej zaprezentuje się Haust, ale żadnych nowości nie widzę. Olbrach zaprezentuje Gród Króla, czyli Grodziskie. I jeszcze parę innych piw, dużo. Dalej, Kingpin będzie, Lubrow, tak, Majer, tutaj żadnych nowości nie widzę. Ninkasi zaprezentuje piwo Black Witch, czyli Black Wheat. Black Wheat. Pierwsze kolaboracyjne piwo, kolaboracyjne? Ja tutaj prawa autorskie muszę normalnie zaskarżyć. Żart. Piwo browaru Ninkasi uważane wspólnie z urowanym rzemieślniczym Beer Fabrik w czasie festiwalu coś tam w Berlinie. Piwo w stylu Black Wheat. W składzie między innymi skut pszeniczny, czekoladowy skut pszeniczny oraz anyżek. Anyżek? To co to ma być? Czarne Haribo? I dalej. Olimp zaprezentuje Hades Gone Wild, czyli dziką wersję Hadesa. Ja już nie pamiętam, to chyba jest leżakowane w beczkach po winie. Stout imperialny z ziarnami kakaowca i papryczkami chili, leżakowany w beczce po czerwonym winie, wzbogacony dzięki wtórnej fermentacji przez dzikie drożdże obecne w beczce. 3 miesiące w leżaku i pół roku w beczce. Piwo w ściśle limitowanej ilości 580 sztuk, tylko w butelce 375 ml. Ja już mam obiecaną buteleczkę. Olimp oprócz tego wypuścił Eris, nie kojarzę tego piwa, Belgian India Ale. Piwo na cześć bogini niezgody i zazdrości próbuje połączyć dwa odmienne światy. Belgijską przyprawowość będącą efektem pracy drożdży Belgian Ardennes z żywicznością i cytrusowością chmielu Simcoe. Sounds interesting. Nyx to American Stout, mówiłem już chyba o nim. Perun zaprezentuje Noc Kupały. Jest to Polish Foreign Extra Stout. Nie wiem, co w nim polisz, chyba chmiele.
Czekoladowo-kawowe oraz palone aromaty występują wspólnie z korzenno-żywicznym bukietem polskich chmieli. Bogate w smaku z wyraźną goryczką. 6,4% alkoholu, 15 stopni Plato, 45 IBU. Perun, Sabbat Czarownic. Sabbat Czarownic to Dunkelweizen, 13 stopni Plato, 5,8% alkoholu. No, Dunkelweizen nie powoduje bicia szybszego mojego serca. Pinta. Pinta zaprezentuje piwo American Red Wheat, czyli nowość. Red Wheat, ja też widziałem Amber Wheat, więc ma to być piwo bursztynowe, ale jednak pszeniczne. Ale jednak amerykańskie, więc no, ciekawe. Nie jest to jakiś tam po prostu American Wheat, tylko Red Wheat. Dobrze. Piwna z Gdańska zaprezentuje Milda. Nie wiem, czy on był już wcześniej. Ale oprócz tego pojawi się piwo z projektu Chmielogród, Pyskaty Troll. Pyskaty Troll jest to American Stout, 13,3 stopnia Plato, 6% alkoholu, czarne piwo górnej fermentacji o intensywnym aromacie palonych słodów i amerykańskich odmian chmielu Simcoe i Centennial. W smaku przeplata się gorzka czekolada, kawa oraz intensywna goryczka pochodząca z polskiego gatunku chmielu Junga, czyli na goryczkę Junga, a na aromat Simcoe i Centennial. Podgórz. Podgórz zaprezentuje Risa. Ris jest uważony dla strefy piwa na urodziny, ale to było piwo bazowe dla, jak to on się nazywał? Czekoladowy wąwóz? Czekoladowa Dolina? Już się mylę, która była nazwa oficjalna, która nieoficjalna. Więc będzie można spróbować, jak smakowało to piwo, zanim zostało spieprzone, tudzież spapryczone papryczkami chili. Oprócz tego pojawi się Śnieżny Koczkodan, Uśmiech Anieli, Spaceship, Luzy Rajtuzy, czyli pełna oferta. Pracownia piwa. Pracownia piwa wystawi wszystko, co już wcześniej znamy. I nie widzę tutaj nowego piwa, natomiast pracownia piwa ogłosiła, że wypuszcza piwo Nowa Huta. Nowa Huta. I ma to być Blond Ale. Piwo jest w jakiejś kolaboracji, z kooperacji ze sklepem piwnym. Nawet chyba znam właściciela, ale więcej wam nie powiem. No tyle. Reden przywiezie całą swoją tam plejadę tych piw, które ma, o których już żeście słyszeli. A, przepraszam, Raduga. Raduga, browar Raduga kontraktowy, z którym mam przyjemność współpracować, wypuści ciemne piwo w stylu Black IPA. Kolejne Black IPA, także ten festiwal będzie stał pod tym, no... Jak to się mówi? Pod znakiem tak, Black IPA? Tak, upłynie pod znakiem Black IPA. Piwo nazywa się Nosferatu, czyli kolejne nawiązanie do starego filmu. Starego takiego, no wiecie o co chodzi. Początki kinematografii. 60 IBU, 14,1 stopnia Plato, 5,7 alkoholu. Sowicie chmielone amerykańskimi chmielami. W zapachu dominują cytrusowe, leśne oraz żywiczne. Na drugim planie czekoladowość i kawowość. Jak wszystko pójdzie dobrze, przedpremierową recenzję tego piwa zobaczycie przed festiwalem jeszcze. Dobrze. Pojawi się Sobótka Górka, więc będzie możliwe spróbowania 12 i 16. Nie są to premiery, ale piwo jest tak w małych ilościach ważone, że pewnie większość z was nigdy nie miała okazji go spróbować. Spirifer wypuścił piwo Extra Special Bitter, uważone w puławach. W tym właśnie browarze Trzy Korony. O ekstrakcie 13,5,7% alkoholu, 38 IBU. I pod nazwą 303. Oczywiście nawiązuje to do słynnego Dywizjonu 303. Dlaczego nawiązuje do Dywizjonu 303? Otóż dlatego, że nazwa Spirifer, o czym mówiłem, jak tylko usłyszałem tę nazwę, która oznacza jakiegoś tam skorupiaka skamieniałego, bardzo przypomina graficznie nazwę Spitfire. A Spitfire kojarzy się z bitwą o Anglię. Oprócz tego zaprezentują piwo Vuelta. Czyli tak jak było Tourmalet, zresztą czekające tu na degustację. Tourmalet to jest tam ta pętla na Tour de France jakaś, a przepraszam, a Vuelta ma się kojarzyć z Vuelta Espana, czy Vuelta Espania. Jest to American Pale Ale, 12, 5% alkoholu, 40 IBU, pasteryzowany, bla bla bla. Cascade, Centennial, Citra, Amarillo, Mosaic, Tomahawk, drożdże US05, czyli mamy wszystkiego opór. Browar Świński Ryjek. To jest taki projekt w zasadzie niż browar. To jest projekt założony przez Artura i Gośkę Szudrowiczów, czyli Arta, popularnego Arta, właściciela Browar Bizu.
I oni ważą w browarze opolskim słociak. I przywiozą piwo opolski łącznik, jest to premium bitter. Łączy w sobie angielski bitter ze słodami z wielkopolskiej i frankońskiej słodowni, chmielem z Lubelszczyzny i ze Szpaltu. Czy tak mogło smakowić ongiś modne we wrocławskich karczmach piwo? Myślę, że nie, ale może będzie dobre. Trzech kumpli. To jest chyba browar kontraktowy, o którym wam nie mówiłem, wydaje mi się. Więc oni przywiozą It's Not Witbier, czyli Witbier plus English Pale Ale, 26 IBU, lekkie, świeże, rześkie, aromatyczne, z Witbiera zaczerpnięte zostały przyprawy, bla bla bla, czyli połączenie bitera, czy Pale Ale i Witbiera. Spoko, może być ciekawe. Witem nie jest, nie ma w nim pszenicy. Trzech kumpli, Simple Mosaic, jest to Single Hop Pale Ale, 11,6, chmielone jednym rodzajem chmielu, Mosaic. Kolejny single hop Mosaic, bardzo fajny chmiel, więc dobrze. Uwaga, uwaga, pojawi się Ursa. Pojawi się Ursa Major, troszkę taka, troszkę na uboczu Ursa była, troszkę się odcinała od środowiska, ale na szczęście udało się przekonać organizatorom, szczególnie chyba Jackowi Materskiemu z Artezana, Agnieszkę Łopaty, żeby piwo się pojawiło. Bardzo słuszna decyzja. Miejmy nadzieję, że będzie smaczne. Z tych piw, których ja nie miałem okazji pić, to jest Żar nad Wetliną, to jest American Brown Ale, Rzeźnik, czyli Special Ultra Runner, 10. To jest piwo uważone na bieg rzeźnika. To jest taki ala, jak to powiedzieć, taki wyniszczający bieg, tam 100 km chyba się biegnie, czy coś takiego. Strasznie, strasznie trudne. Notabene miłośnikiem takich biegów i uczestnikiem jest piwowar browaru Podgórz, czyli Łukasz Jajecznica. I on chyba nawet w tym rzeźniku startował, nie w tym roku, bo on się tam coś pokrywał z jakąś imprezą. Widawa. Dwie premiery z Widawy i od razu mówię, to są autorskie receptury Wojtka Frączyka. Ja byłem w Japonii, Wojtek ważył. Jest to Oxymoron Cascadian Dark Ale, 16. I West Coast IPA, też 16. Też 16. Ja tu mam info z pierwszej ręki. Już wam mówię. Więc... Marek, nie denerwuj mnie. Tak, oba są chmielone na goryczkę tomahawkiem, natomiast na aromat Oxymoron jest chmielony, czyli Black IPA, Simco Cascade z naciskiem na Simco, natomiast West Coast jest chmielone Amarillo Simco Cascade z naciskiem na Amarillo. Bardzo możliwe, że i Simco i Amarillo były w szyszce. Tak więc kolejne Black IPA i West Coast IPA i wracamy i to chyba już będzie wszystko, jeżeli chodzi o festiwal. A właśnie, z takich browarów nie do końca, żartuję teraz, nie do końca zgodny z duchem craftu, ale nie, ja jestem jakby za tym browarem, będzie browar Zwierzyniec. Browar Zwierzyniec należący do Perły, ale sam w sobie mały i ten. I on zaprezentuje piwo Dzikie Ale. Ordynackie lekkie, tego nie piłem, to jest 10,5 i Zwierzyniec Pils, który kiedyś tam dawno piłem, był dobry, ostatnio recenzje są takie sobie. Oprócz tego pojawi się nasze piwo wspólne, Wojtka i moje, czyli Pirania, które już miało swoją premierę w sierpniu bodaj, no ale ponieważ rozeszło się wtedy niczym świeże bułeczki, więc nie wszyscy mieli okazję spróbować, mam nadzieję, że pierwsza warka będzie podobnie hardkorowa jak pierwsza, druga warka jak pierwsza. Nigdy tutaj tej pewności nie ma, natomiast trzeba powiedzieć, że dla mnie ta goryczka nie jest jakaś straszna. Z browarów zagranicznych uwagę zwraca Bevok, słoweński, ale z Austrii. Uwagę zwracają browary czeskie, Matuszka, ten Skrzeczoński, Żabak, piwowar Świętego Wojtecha, to jest też jeden, z których pierwszy kręciłem jakiś materiał wideo. Przyjedzie też Adam Matuszka, piwowar z tego. Będą piwa Mikelera, Tool, z Hiszpanii Nomada Brewing, z Norwegii Nogne, ze Stanów za wiele nie ma, dwa piwa. Z Almanac Beer Company i z Hopin Frog. No i Włochy Tokal Matto. Także naprawdę impreza, której nie możecie ominąć. Nie możecie, po prostu nie możecie.
przy okazji będzie okazja przybić piątkę. Ja się zastanawiam, bo problem jest taki, że mi się tu jubileusze zbierają. 7 milionów wyświetleń na YouTubie, 40 tysięcy subów na YouTubie, 10 tysięcy na fejsie. To wszystko się skrupi na tym festiwalu i ja nie mam jak tego za bardzo uczcić. Myślałem, że o live z festiwalu, ale jaki jest sens robić z festiwalu live, skoro wszyscy będą na festiwalu? Jeżeli uważacie to jakiś super pomysł, no to piszcie, to będę ogarniał możliwości techniczne. To